Good morning, hello everyone at the Radom Pigeon Market in Poland. Witam wszystkich na targu w Radomiu przy ulicy Lubelskiej 65. Witam też Węgrów, którzy przyjechali na zakupy do Radomia. Juno pod Kiwano. Zapraszam na film. Startujemy. No. Taki królik to ile? Ile taki królik? I kurki mamy. I po ile kurki? Po ile? Ładne. No. Ile para? Tego widzieć. A z tym czerwonym ile? Takie pawiki, tylko ile? Po 30 zł za sztuczkę. Proszę zobaczyć, jakie pawiki. Ładne. Może chyba tak się bardziej. Te winierki łapciate to ile taka parka? Tych winierków? Stówę. A widymki te koroniate? Stówę tak samo. Tak, tak samo stówę. Bocianki? Po 70 zł. Po 70 zł. Po ile siwy? Różnie. Po dwie dychy, po trzy dychy. Po dwie dychy, po trzy dyszki. Proszę bardzo. I taki jaśniaczkę te składował pana po ile? Przyjmijmy średnio po 40 zł. Po 40 zł pan mówi. Ja nie dopatrzyłem, jak się zorientowałem. A te korniate po sztuczka, ile za sztukę? Te korniate? Po 20 zł za sztukę ma pan. Takie paszaczki korniate pana po ile? Po dwie dyszki. A to te jaśniaczki, te króciaczki po ile? Po dwie dyszki. I ładne białe widać naprawdę. Wyszwanczyki. Po dyszku. Ile za oboluje? Jerny jest. Cztery dychy. To filmujemy. Cztery. No. Menu. To są węgierskie. Węgierskie birc. Hungarisch birc. A Hungarisch birc menu. Ile? Menu. Euro. Menu złoty. Nedźwen od. Nedźwen od. Nie, moment. Tutaj, sorry, moment. Okej. Okay. To filmuję właśnie kolegów z Węgier, tu gołąbki, którzy przywieźli do Radomia. Przyjechali po zakupy. Jeden kolega, brother, kupuje, a drugi tu właśnie sprzedaje. I nagrywam właśnie ich gołębie przywiezione z Węgier. Też jest klatka jakaś inna rasa tutaj. O, dziękuję, że kolego zjechałeś klatkę. Okej. Okay. I tylko spytam cię, co zaraz jaś nie można. Jak się one nazywają? Birc? Jak? Jarasa, po węgiersku. Roller. Roller. Tu mamy rolery. I 1,8 i menu złoty. Złoty. Hus. Hus. 20 zł. Hus, 20 zł. Rolery hungarisch. A tu moment. To też roller? Nie. Te są kupione. Romany. Romany, tak? I menu? Hormic zeci 30 zł. Hormic 30. 30 zł. Także koledzy z Węgier też tu przywieźli gołąbków do sprzedania. Radom też kupuje i Radom też dużo gołębi sprzedaje. Także Polak, Węgier, dwa bratanki do szabli i do szklanki.
Młodzi to może nie rozumieją tego sloganu, ale starsi tak. To kongarcz. A jak to się one nazywają? Roma. Te? Romany. Takie romany żółte to ile? Menu? Utwen złoty. Utwen złoty 50 zł, utwen złoty 50 zł. Siwy tak samo, tak? Wszystko utwen, tak? Nedźwen złoty. Nedźwen 40. 40 zł. Nedźwen roman. Także koledzy też tutaj widzę, też z Radomia koledzy oglądają gołąbki, to są czajki chyba czajki, węgierskie, czajki. Tak? Czajki węgierskie. Także dzisiaj mamy dużo gołębi, kolega ogląda, patrzy. No już jak się kameruje, to już cena idzie w górę, nie, ale w dół, bo też kupujący. Dobra. Po ile te czajki? Kesenem cipę. Tu mamy gołębki ganiane, jakby ktoś potrzebował z lotu. Tu jest dużo gołąbków. Bite naprawdę polecam. Następna klatka, same jasne, białogony, wyloty. Naprawdę gołąbki godne polecenia, śnowane, ganiane. Wiedeńskie też chodzą. Wiedeńskie też latają, wszystko pędzimy, wszystko ganiamy. I tu jeszcze jedna. Tu ma po prostu kolega Edek, jakby ktoś chciał po prostu, podpiszmy, proszę napisać, udostępnij telefon, jakby ktoś potrzebował takie gołąbki bite, ganiane. I cena jest do negocjacji. Dobra, poczekaj. To są też jeszcze gołębki kolegi Edka. Wszystko z lotu, ganiane, pędzone. Dobra, ostatni. Te porówki to pana po ile, kolego? Po 60 zł. I tu mam mulemansy, czy to są stare polskie? Bo ja się mylę. Co to jest zaraz, a te żółte? Nie wie pan. To kolega Jurek ma, proszę zobaczyć jakie gołębi, bielutkie, czyściutkie. Jakby coś, to proszę pisać pod filmem, udostępnię kolegi telefon. To są siły z kartami, wszystko tak? Z papierami. Wszystkie z papierami, z dokumentami. Taka sztuczka od do? 50-30. 50-30 zł, tak. Także wszystko jest po prostu tak jak potrzeba. Od 30 do 50 zł. Tak. Jest wszystko, dyplomy są, wszystko, karty są. Tak, karty są. Nie nagrywać po ciemku? No i przepraszam cię, dobra? Dobra. Ale kurczę. Te porówki po ile? Wyrociki takie białe. Od 50 do 150. Od 50 do 150 to kolega ma naprawdę białe gołąbki, naprawdę bielutkie. Wiedziałem, że tak będzie. Te są twoje? Też moje, te też. Moje. Dobra, 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 czekaj. Tu kolega Edek ma naprawdę bardzo godne polecenia gołębki, pędzone, gonione, ścinowane. Naprawdę fajne, czyściutkie, bielutkie, proszę sobie zobaczyć. Jakby ktoś był chętny, proszę pisać, udostępnię do kolegi telefon. Naprawdę gołębie, godne polecenia. A te wiedeńskie czerwone ile? Parzyste. Parzyste i parka ile? A te jasne po ile za sztukę? Po 30 zł jak lecą za sztukę u kolegi, są takie jaśniaki. Ale ona jest młoda z tego roku, czy to i tu też kolegi Edka, to są właśnie same białogony, proszę zobaczyć jakie ma gołębie i cena bardzo przystępna, jakby coś to mówię, proszę pisać pod filmem, udostępnij telefon do kolegi. A te boczki to są, nie, to jest bok, tak? Boki siwe. Takie boki to ile u pana? Po 50 zł parka. Żółte też są boki. I ten siwy też, po 50 zł sztuczka. I króliczki. I króliczki w jakiej cenie? Zależy który. Zależy który, tak? 50 i 120. I 50 i 120. Jak ktoś chce po króliki, to proszę tutaj do kolegi do Radomia
Też, proszę bardzo. I też króliki są. Przepraszam. A takie śniaczki u pana po ile? 15 zł. Od 15 zł zbyt. Proszę zobaczyć. Te białe? Proszę. Jak? Mewki. Mewki, tak? I taka para to ile? 15 zł. 15 zł. Takie tygryski, kolego to ile? Nie wiem, kurde. Nie ma właściciela, uciekł, tak? Właściciel, tak? Każda strona. Idziemy na słońce, teraz byle gdzie ja. A te wiedeńskie to po ile? To jest chyba zakonnik, czy ja się mylę, ten czarny. Zakonnik taki ile? 30 zł. A w Budapeszcie pana, czy nie? Poszedł do Budapeszczu. Co? Zmieszana jest i... Andrzejku, jeszcze chcą kupić, czy nie? Co? Tu mamy fajne pasiaczki, te pasiaczki po ile? Koroniate, wszystko proszę, perłowe, wszystko... Żałobniki to są. Żałobniki też tak samo. Ile za sztuczkę? A po 40 zł, po 50. Po 40 można negocjować. Jakby co, to proszę pisać pod filmem. Udostępnię telefon, jakby co. No. To jest nic. Tu kolega Mirek ma fajne jaśniaczki. Genialne pędzone, proszę zobaczyć, jakie kluciaki. Naprawdę krótkie, podtykę. Białogony wyloty. I po ile minęł za sztukę? Po dwie dyszki. Po dwie dyszki. Jakby ktoś chciał kontakt, proszę pisać pod telefonem. Mam do Mirka telefon, udostępnię. Tam no widzisz, jak ja mam miesiąc czasu spotkać gołębia. Czyli jest promocja, po ile? Po 3,50. Po 3,50 pan zrobił promocję dzisiaj na targu w Radomiu, tak jest. Jak się uda, to i po 2. Tak, a co to wieś trzymać? Pan jakby przychodzi. Pusta klatka. Przepraszam, dziękuję. Jak Michał, dobra, nie odsuwaj się Michał, bo stoi to. Po ile te jaśniaczki? Po 25 zł, zapraszamy tu do kolegi, ma kruciaki, bardzo fajne jaśniaczki, jakby coś to proszę pisać pod telefonem, znaczy pod filmem, udostępnię telefon, po 25 zł, takie mamy gołębie tutaj u nas w Radomiu dzisiaj. Naprawdę koledzy dopisali i ceny naprawdę są bardzo dzisiaj zaniżone wyjątkowo. Takie gołąbki mamy. Dzięki. Nie ma problemu, tak jest. Oj, przepraszam cię. To trochę tam widzę, że przeczyściło się, nie? Dobra. Tak, te bocianki. A te bocianki po ile? Stówko jeden, proszę bardzo, jakie bocianki. Dzięki. A i te kasztanki zobaczymy, czy świecimy. A widymki? Widymki 2,5 para. 250 zł parka. To są widymki warszawskie chyba, tak? Dobrze mówię. Krymeczki? 50 zł. I te kasztanki, łapciate te z kosmami, to droższe chyba, nie? 50 zł sztuka. Trzeba amatora, nie? A to są te całe... Saksońskie dwuczuby. I taka parka saksońskich, 200 zł. Jakby coś, to zapraszamy do pana. Ale najlepiej pisać pod filmem, by ktoś potrzebował takie gołąbki. Saksońskie dwuczuby.
Tak jest. A te czerwone to są? Parka, to jest boki. To są boki. Parka takich boczków czerwonych? 30 zł. 30 zł. To są staropolskie? Czym się zdaje? Czy to... Rzeszowskie. Ja się zawsze mylę. Rzeszowskie, a staropolskie. No nie mogę. Podobne. I te białe też rzeszowskie, tak? I te białe rzeszowskie to po ile za sztuczkę? 4 dychy się mówi. Pytałeś się pan. 4 dychy? A możliwe. Ja nie pamiętam. Ja tyle go mi pamiętam. Wszystkie rasy, ile co kosztuje, to nie pamiętam. No. Parka, tak? 80 zł parka. I te żółte też, tak? 80 zł. A ile kto utarguje? No wiadomo, że targ jest po to, żeby targować, nie? A to są maszuchy chyba te czarne, nie? I te żółte, tego tak? To nie wiem. Nie wiadomo, nie ma właściciela. Nie ma, tak, właściciel poszedł. Trzeba brać gołębie i właściciel się znajdzie, nie? I szybko się znajdzie właściciel. Ale tu facet głowa, jaka ucho. Co mówisz? No bo mówię, nie będę tego takie za sztukę. Powieki po 30 zł za sztuczkę, a te kremeczki po ile? Kremeczki po 50 za sztukę. Po 50 zł za sztukę. Kremeczki 50 za sztukę, powieki 30. I to też mam ładne pawiczki, naprawdę. O, zaraz ci rozmienię. I kurki mamy. Tu pan Wiki, kolego, po ile? Po 100 para. 100 parka. Dzień dobry panu. Cześć kolego. Takie jaśniaczki, kolego, pójdą u ciebie te wleciki? Tamte po 10. Po 10 zł, że kolega robi w promocji. Te kurciaczki po 10 zł, ganiane pędzone. Zapraszamy do kolegi. A te hamboreczki, ile pana? To jest dwie dyszki, samczyk. Dwie dyszki, samczyk, no, tak. No mam fajnie. Nadzieję, fajny samczyk. To samiczka perłowa. Samiczka. Radom pozdrawia wszystkich Węgrów. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze. Kasenem Sipe, Vicent Latosz. Thanks for watching the video. See you soon.